Cześć widzowie! Jako, że mój poprzedni odcinek, w którym przedstawiałem Wam zgromadzone przeze mnie dowody na to, iż Harry Potter był niezbyt rozgarniętym bohaterem, przyjął się bardzo dobrze, a w komentarzach podsunęliście mi jeszcze co najmniej drugie tyle przykładów na jego głupotę, to oczywiście postanowiłem pójść za ciosem i od razu przygotować dla Was kolejną część tego materiału. Na samym jego wstępie chciałbym jednak odnieść się do kilku komentarzy spod poprzedniego filmu, w których zasugerowano, jakoby Harry nie wiedział, że dostał w prezencie od Syriusza dwukierunkowe lusterko i dlatego właśnie nie skorzystał z tego urządzenia przy próbie skontaktowania się z nim przed wyruszeniem do Departamentu Tajemnic. Oczywiście prawdą jest to, iż Harry rozpakował swój prezent od Syriusza już po jego śmierci i dopiero z dołączonego do niego listu dowiedział się o tym, jak to lusterko dokładnie działa. Niemniej sam Syriusz, wręczając mu ten pakunek po tym, gdy dowiedział się, iż będzie miał on indywidualne lekcje ze Snape'em, jasno dał mu do zrozumienia, że w razie gdyby go potrzebował, to będzie to najlepszy sposób na nawiązanie z nim bezpośredniego kontaktu. Czy wobec tego naprawdę ktoś uważa, że Harry stawiając całą szkołę do pionu i wbijając na nielegalu do gabinetu Ambridge postąpił mądrzej niż gdyby udał się do swojego dormitorium i spróbował na spokojnie skontaktować z syriuszem poprzez urządzenie, które jak powiedział mu sam zainteresowany zostało stworzone dosłownie do tego celu? A skoro już mowa o Snape'ie, to również i w jego przypadku Harry wykazał się niepomierną głupotą, ponieważ choć miał on przynajmniej tyle zdrowego rozsądku, by zdawać sobie sprawę, że do Departamentu Tajemnic tak naprawdę powinni udać się członkowie zakonu, to w jego mniemaniu po ucieczce Dumbledora oraz po tym, jak McGonagall chwilę wcześniej trafiła do Szpitala Świętego Munga, w szkole nie było już żadnego członka tej organizacji, którego mógłby o zaistniałej sytuacji poinformować. No tyle, że to nieprawda, bo w szkole Wciąż był Snape. Wystarczyłoby więc po prostu udać się do niego i powiedzieć mu o tym wprost, szczególnie iż bardzo dobrze wiedział on o więzi łączącej Harego z Voldemortem i wszystko skończyłoby się dobrze. To znaczy po prostu ktoś prawdopodobnie udałby się na Grimall Place i potwierdził, że Syriusz siedzi sobie w swojej norze, gdyż w przeciwieństwie do Harego, członkowie zakonu nie byli takimi narwańcami i zanim udaliby się na akcję ratunkową, to najpierw wszystko skrupulatnie by sprawdzili. I to wcale nie było tak, że Harry po prostu mu nie ufał i nie chciał mu tego powiedzieć, bo w momencie, w którym Ambridge wezwała Snape'a do swojego gabinetu, by przesłuchać Harego za pomocą Veritaserum, to ten dopiero wtedy uświadomił sobie, że w szkole faktycznie był jeszcze jeden członek zakonu i próbował przekazać mu te informacje wymyślonym na szybko szyfrem. I choć wydawało się, że Snape tego nie zrozumiał, to na szczęście było inaczej, bo gdyby nie to, to zakon w ogóle nie przybyłby do ministerstwa z odsieczą, a Harry prawdopodobnie doprowadziłby tym samym do śmierci większości swoich przyjaciół. Zakon dowiedział się więc o tej całej akcji i był w stanie jakkolwiek naprawić skutki głupoty Harego tylko dzięki temu, że Ambridge przyłapała go na mieszkowaniu w jej gabinecie i wezwała na pomoc Snape'a, bo w przeciwnym wypadku ten Dureń po prostu powiódłby piątkę nastoletnich czarodziejów na spotkanie z Voldemortem i jego pobratymcami, nie informując o tym nikogo. Bo choć do tej pory miał on wręcz niezdrową obsesję na punkcie Snape'a, a cały poprzedni rok w kółko bull dupił o to, że pozwolono mu zostać członkiem Zakonu, to nagle pomniał, że Snape istnieje i że jest członkiem zakonu. Ale dobra, ja jeszcze potrafię zrozumieć, że w stanie ogromnego wzburzenia i potężnych emocji, które targały Harrym, jego mózg mógł po prostu utożsamiać Snape'a bardziej z zagrożeniem niż ewentualną pomocą i dlatego wypadło mu z głowy to, że on również jest członkiem zakonu. No tyle, że gdy Harry dowiedział się od pani Pomfrey, iż profesor McGonagall zabrano do szpitala i stwierdził, że w szkole nie ma już nikogo, kto byłby przychylny jemu i zakonowi, to nie miał racji, bo w szkole poza Snape'em byli przecież ciągle profesor Fleetwick oraz profesor Sprout, którzy byli mu przychylni i właściwie to należeli do zakonu. No bo to, że nie wykonywali dla Dumbledora jakichś skomplikowanych misji w terenie, to nie znaczy, że nie byli jego ludźmi i nie mogli poinformować chociażby Wesleyów, że Harry potrzebuje pomocy. Jak więc widzicie, Harry podjął w tej sytuacji naprawdę wiele głupich decyzji i to wcale nie jest tak, że brak pełnej wiedzy dotyczącej tego, jak działa prezent, który otrzymał od Syriusza, może to w jakikolwiek sposób usprawiedliwić. I szczerze powinien on zachować w tej sytuacji znacznie więcej zdrowego rozsądku, ponieważ już kiedyś zrobił podobną głupotę i przez swoją samowolkę prawie doprowadził do tragedii. Mowa tu oczywiście o sytuacji z kamienia filozoficznego, kiedy to gdyby nie pojawienie się Harego w komnacie ze zwierciadłem, to z uwagi na fantastyczne zabezpieczenie zainstalowane przez Dumbledora Quirrell mógłby sobie co najwyżej pomarzyć o zdobyciu tytułowego kamienia, bo był tego po prostu niegodny. A przez to, iż z Harem sytuacja miała się już inaczej i ten zmaterializował się w jego kieszeni, to jego pojawienie się znacznie ułatwiło Quirrellowi zadanie. I okej, okay, może akurat tutaj w grę wchodzi bardziej brawura niż głupota, bo Harry nie miał prawa wiedzieć, że tak się właśnie stanie, ale tak jak mówię, mam tutaj na myśli przede wszystkim to, iż Harry nie wyciąga wniosków ze swoich własnych błędów, a to już zdecydowanie jest przejaw głupoty. Ale Harry nie wyciągał wniosków nie tylko ze swoich błędów, ale również z obserwacji otaczającego go świata. No bo jak inaczej można wytłumaczyć to, iż obserwując mapę Huncswotów w Księciu Półkrwi, przez właściwie cały rok zastanawiał się nad tym, gdzie może znikać Malfoy, podczas gdy dosłownie rok wcześniej, sam organizując spotkania gwardii Dumbledora w pokoju życzeń, dziwił się, że nie ma go na mapie. Skoro tak bardzo zależało mu na tym, by dowiedzieć się gdzie chadza Malfoy, to czy zauważając jego kolejne zniknięcie podczas jednej z takich sesji wertowania mapy nie byłoby logicznym udać się pod pokój życzeń, którego nie ma na mapie i sprawdzić czy po jakimś czasie z niego nie wyjdzie? Nawet jeśli okazałoby się, że to jednak pudło, a w Hogwarcie znajduje się więcej takich nienanoszalnych pomieszczeń, to Harry odrzuciłby chociaż jedną z możliwych opcji, a być może akurat to właśnie byłaby ta trafna. No i podobnie zresztą wyglądała sprawa ze złapaniem Harego, Rona i Hermiony przez szmalcowników, którzy doprowadzili ich do dworu Malfojów. Jak się bowiem okazało, szmalcownicy złapali ich dzięki temu, że Harry nieopatrznie wypowiedział imię Voldemorta, na które było nałożone tabu, czyli pewnego rodzaju klątwa działająca trochę jak namiar, tyle że nie namierzająca młodocianych czarodziejów bezprawnie używających magii, a ludzi, którzy wypowiadali imię Voldemorta. I o ile to samo wydarzyło się z winy Hermiony na Tottenham Court Road, bo do Włochow i Role znaleźli ich w Lucino Cafe właśnie dzięki temu, że wypowiedziała ona to imię, to jednak wtedy jeszcze o tym nie wiedzieli i Hermiona miała prawo być tym zaskoczona. Tymczasem Harry zrobił to już po tym, gdy Ron powracając do nich po swoim odejściu dokładnie wytłumaczył im zasady działania tego zaklęcia i powiedział co może im grozić, jeśli nieopatrznie będą wypowiadać imię Czarnego pana. I ja rozumiem, że strach przed imieniem wzmaga strach przed tym, kto je nosi, a Harry od mało lata flexował się tym, że normalnie wypowiada imię Voldemorta i pewnie weszło mu to w nawyk, ale na Boga, jeżeli aktualnie to słowo sprawia, że wokół ciebie mogą pojawić się szmalcownicy albo śmierciożercy, a ty jesteś najbardziej poszukiwaną osobą w całym magicznym świecie, to może dobrze byłoby jednak trzymać język za zębami. Wiecie co? Właśnie udało mi się skleić drugi odcinek o głupocie Harego, a wykorzystałem dopiero połowę zarówno tych zebranych przeze mnie, jak i wypisanych mi przez Was w komentarzach pod poprzednim materiałem jeszcze dobitnie udowadniających ją przykładów myślę że spokojnie zrobię z tego jeszcze trzeci film który w sumie powinien pojawić się całkiem niedługo a tymczasem dzięki za oglądanie i wpadajcie na moje pozostałe wideo o harym potterze a przede wszystkim na pierwszą część tego materiału lub film o wszystkich absurdach zarządzania hogwartem do których odnośniki wyświetliły się właśnie w planszy na ekranie końcowym jeszcze raz dzięki za oglądanie trzymajcie się i do następnego cześć